Kochani, pomalutku wychodzi Zagłębie Lubin, kochani, do drugiego swojego dzisiejszego spotkania. Będziemy mieć teraz za przeciwnika Akademię Piłkarską Rejsa. Ja powiem, kochani, tak, nie będziemy dla was nagrywać tam z góry, dlatego że za blisko jest boisko, nie jesteśmy w stanie wtedy dla was przygotować zapisu takiego fajnego. W związku z tym udaje się w tym momencie, kochani, za bramkę i stąd będziecie mieli jak wyniki, panie trenerze? Do przodu chyba 2-1, tak? Z Bełchatowem. Przegraliśmy. Gratulacje, chłopaki, gratulacje. Dawać piątkę. 2-1 jest mecz, do przodu pierwsze punkty. Gratulacje. Natomiast my się już szykujemy na boisko. Za momencik, kochani, pierwszy gwizdek. Gutek dzisiaj z numerem, kochani, 9 na boisku z Dominikiem. Czyli mamy Gutek, Dominik, Nathan po prawej, Kondzio z tyłu i Oskar na bramce. Druga czwórka to Nathan, Jasiu, Fabik i Regan, Marcel, tak? Natomiast w tym momencie naszymi przeciwnikami Akademia Piłkarska Rejsa. Witamy serdecznie, pozdrawiamy wszystkich sympatyków Akademii. Natomiast, tak jak mówiłem, będę nagrywał dla was stąd, dlatego że tam z góry te przekazy nie są, kochani, takie czytelne. Nie jesteśmy w stanie, jak będziemy grać na drugim boisku, bo takie mecze też będą, wtedy będziemy robili zapis z góry. No, ciekawi mnie, kochani, jak tam w przerwie, bo wynik pierwszego meczu wysoki, wygraliśmy, zdaje się, 8-2. Natomiast no, ta czwórka druga, Gutka, no troszkę tak jakby obok weszła w ten mecz. Nie wiem, czy dlatego, że mecz był zrobiony 6-0, natomiast zobaczcie, mamy w tym momencie, rozpoczęli troszkę zespołowej pracy, dlatego że pierwszy mecz, no źle się nam oglądało, kochani, z racji tego, że to był taki bardzo mocno zindywidualizowany mecz, nie było podań, o właśnie, było dużo driblingu ze stratą, kochani, z tego Bełchatów strzelił dwie bramki, a my strzeliliśmy chyba w tej drugiej czwórce tylko jedną, natomiast ogólny bilans meczu 8-2, także pierwsze trzy punkty Zagłębie dopisuje, natomiast mówię, no fajnie się to oglądało, naprawdę zagrali fajne zawody, szczególnie właśnie ta pierwsza czwórka, natomiast teraz, no zobaczymy, kochani, jak to wygląda. No, mamy w tym momencie asekurację. Dobre. Mamy asekurację. W każdym razie fajny, zacięty mecz z Rejsem. Rejs, kochani, też ma pomarańczowe stroje, w związku z tym gra w Westach. W każdym razie Akademia Rejsa przy piłce. Tam słyszycie, speaker co jakiś czas podaje wyniki, kochani. No, kochani, znowu jakiś, dobra, uwaga, daj stronę, super, o to chodzi, kochani, w końcu chłopcy zagrali zespołowo i, aj, Gutek się machnął, kochani, ale ładny strzał Nathana, bardzo ładna zespołowa akcja, no, czyli widać, kochani, że trener gdzieś musiał chyba zareagować na pierwszą połowę. Znowu, kochani, Gutek dziobie na lewo, na pierwszy meczyk, przepraszam. Szanowni rodzicom, kibicom podaję informację, iż po tych spotkaniach, które teraz zaczęliśmy, zakończymy drugą kolejkę spotkań. Wszystkich kolejnych spotkań mamy 9. 9 spotkań, kochani, przed nami drugie, także... ...naszą Akademię Piłkarską, bo jest to wnoce dowód ze sprzedaży artykułów spożywczych, naporów, kawy, ciastka, herbaty i innych pyszności. Wspieraj Akademię Piłkarską Mistrzów Woli. Daj, Kondzio, daj pieczkę, daj jedną, super, świetnie. Świetnie. Mieliśmy próbę prostopadłego podania, kochani, no zdecydowanie widać w tym meczu poprawę w tym elemencie gry, natomiast mamy, kochani, drużynę APR Rejsa, cały czas mamy 0-0. Na boisku numer 2 mamy spotkanie, kochani, się przyglądają, kochani. Zbytkość na Różowo Podwyższanie, drugi wynik 0-0 i nadal taki się utrzymuje. Na boisku trzecim Zagłębie Lubin w tradycyjnym pomarańczowych strojach, tym razem w plastikach żółtych. Puść. 0-0. Puść. I na boisku czwartym Zagłębie Lubin Zbytkość 1-0 dla drużyny Górnika.
Nie, Burgosz. Czyli Juventus Burgosz prowadzi na boisku czwartym grupie młodszym z Górnikiem Zabrze 1-0. Tu mamy cały czas, kochani, 0-0, cały czas jest mecz otwarty. No, względem pierwszego spotkania, kochani, widać małą poprawę. Troszkę inaczej to wygląda. Zobaczcie, jest Dominik, uwaga, ale bramkarz był tam, gdzie powinien być. Także jest znaczna poprawa gry, natomiast przed nami jeszcze 7 meczów, także myślę, że z meczu na mecz będzie to wyglądać coraz lepiej. To było 3 najwięcej bramek dotychczas w meczach, to była Warszawa, Warszawa 9. Super. Patrz, jest. W grupie Stasia. Aj, lekka piłka, Gutek przeniósł ją metr, ale mamy próbę strzału. Super. Bramek 7 oraz Śląska Wrocław również 7 goli. Powalczył Dominik, super. No myślę, kochani, że jak wejdzie zaraz druga czwórka, która zdecydowanie zespołowo tak troszkę mocniej funkcjonuje, myślę, że otworzy nam się worek z bramkami. No zobaczymy, jak się będzie tam chłopcom grało. Natomiast na razie mamy 0-0, czyli nie mamy wyniku. Za momencik będzie wymiana czwórki. Trener pokazuje, że jest ostatnia minuta. Chłopcy się grzeją. I Warszawa po 6 punktów. Oj, jest Kondzio, blokuje, też mamy rzut rożny. Graj, 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 super, graj, super. No, bardzo indywidualnie, kochani. Nic się tutaj nie chce zmienić. Zaraz nas ukara chyba Akademia Rejsa. Tak myślę, kochani. Tak, mamy ukaraną po raz kolejny, kochani, indywidualną grę. No, przykro mi to mówić, kochani, ale jakoś nie był to porywający meczyk w wykonaniu tamtej czwórki. Trenerzy przybijają piątkę, bo myślę, że jest poprawa względem pierwszego meczu. Natomiast no, spodziewam się teraz fajnego meczu w wydaniu naszej drugiej czwórki. Uwaga, no, mają zadanie odrobić jedną bramkę strat. Także uwaga, Jasiu, super, aj, nie dużo brakło. Była fajna próba Jasia. No, w dalszym ciągu twierdzę, kochani, że dużo bardziej zespołowo gra ta czwórka, którą widzicie teraz na boisku. Fabik, Jasiu, Mati i Kondzio, także nie Kondzio, przepraszam, tylko Kondzio jest w naszej czwórce. Uwaga, a my mamy teraz, kochani, drugą bramkę. No, nie układa nam się ten mecz z Akademią. Nie wygląda to dobrze, kochani. Natomiast zaraz zobaczymy, jak to będzie szło w dalszym ciągu. Czasu jest jeszcze bardzo dużo. Myślę, że 2-0. 2-0 jest. Nie, to jest Rejca, Akademia Rejca, spotkanie. Czyli dla Poznaniaków, tak jest. Jest jeszcze czas, kochani, natomiast no, nie układa się ten mecz dla chłopców z Akademii po ich myśli. Uwaga, zaraz zobaczymy, jak będziemy próbować. Daj piłkę, daj piłkę. Jest. Mamy teraz, kochani, uwaga. Mamy teraz też trochę indywidualnej gry ze strony chłopców. No, świetnie to funkcjonowało w pierwszym meczu, kochani, muszę powiedzieć. Wtedy był mocny zespołowy futbol, natomiast no, piłka nożna w tym wieku, kochani, promuje bardzo grę indywidualną i jakby branie ciężaru gry takiego troszkę na siebie, troszkę dryblowania. Natomiast, no, uwaga. Walczymy, walczymy, jest walka. Mamy kontaktową bramkę, kochani, także no, spodziewamy się jeszcze fajnego widowiska. 2-1. Wracamy do gry. Uwaga. I
I mamy bramkę kontaktową do Lubinian na tak, lepiej. No, zdecydowanie, kochani, ta piłka bardziej chodziła w pierwszym meczu, natomiast... Kontra Górnik Zabrze. Jaki tu mamy wynik? Tu było 2-0 daj. Reprezentacji Juventusu Bydgoszcz. Na boisku no, trzecim będzie strzał. Jest Oskar tam, gdzie miał być. Super. Prowadzili Poznaniacy 1-0 i tak jest nadal. A na boisku czwartym Juventus Bydgoszcz. Nie udało nam się zatrzymać piłki. Do jednego dla Bydgoszcza. No i super, świetna klepa w wykonaniu, kochani, Rejsa. Grają chłopcy mocno zespołowo i myślę, że to było lekarstwo, ale jeszcze jesteśmy w grze. Była próba, kochani, strzału Marcela, natomiast mamy chyba przyjętą na klejnociki, bo tak to wygląda. Także potrzebna na pewno interwencja, oby nic się tam nie stało. Natomiast no, strzał był dosyć mocny. Moi drodzy Państwo, każda kolejka składa to 5 meczów, a więc jesteśmy w każdej grupie na meczu 9-10. Mamy wymianę. Czyli 45 spotkań. No i przypis, uwaga, czy uda się to wyciągnąć jeszcze? Za chwileczkę zbliżamy się do pierwszej ćwiartki turnieju. Czyli druga kolejka meczów za nami, Liga Olympic Trophy. Za momencie będziemy mieli wyniki spotkań już po drugiej kolejce meczów. Podamy Państwu te wyniki, aktualną tabelę. No kochani, 2-1. Nie wiem, czy uda się nam wyciągnąć jeszcze ten meczyk. Jeszcze zobaczcie, ale szczęśliwie. Nie, jednak 3-2. No, zespołowo zagrał Rejs, muszę powiedzieć, kochani. Naprawdę okazało się to barierą nie do przejścia, kochani, na indywidualne poczynania chłopców. Aczkolwiek jeszcze piłka jest w grze, jeszcze nie wolno, kochani, się poddawać. Walczymy, jeszcze walczymy. Walczymy, to jest tylko, kochani, dziecięca piłka nożna. Tutaj można strzelić dwie bramki i uderz. Aj, brakło troszkę. Akademia Rejsa wygrywa 3-1 z Lubin. Zobaczcie, po raz kolejny piękna prostopadła piła. Sportowe emocje, Górnik Zabrze, Juventus Bydgoszcz. Jaki tu mamy wynik? 2-0. Prowadzi Juventus Bydgoszcz. 3-1, kochani. Myślę, że to się będzie kończyć, także mamy pierwszą porażkę na tym turnieju. Mamy jedną wygraną, jedną porażkę. No zobaczymy. Prowadziła drużyna z Poznania. Muszę powiedzieć, kochani, że tak bardzo indywidualnie pograliśmy w tym meczyku i to się przełożyło na wynik. Szkoda troszkę, kochani. Ale mamy jeszcze 7 meczy, także jeszcze dużo zabawy przed nami. Myślę, że z meczu na mecz powinno to wyglądać coraz, kochani, lepiej. Daj. Aj. Uwaga. A teraz zaczynamy trzecią kolejkę spotkań na boisku pierwszym. Super. O właśnie. Jest bramka, nie ma bramki, kochani. Na boisku trzecim. Nie ma bramki, to nie znajduje miejsca do siatki. Na boisku czwartym Olimpik Wrocław, Warszawia, Warszawa. No tutaj się szykują za chwilę piłkarskie emocje, funkcje już się szykują. Poszło. 3-0 prowadzi drużyna Juventusu Bydgoszcz. Na boisku drugim. Z Górnikiem Zabrze. Tak jest. Koniec meczu, kochani. Gratulujemy Akademii Rejsa. No, trenerzy mają po raz kolejny przegląd meczu. Widzą, jak chłopcy zagrali, także moje odczucia są, kochani, takie, że w tym meczyku już cała nasza drużyna nie pograła, kochani, drużynowo. Natomiast no, myślę, że położyli dużo serduszka, to zresztą po nich widać. No. Ale taka jest piłka, kochani, nie da się wszystkiego wygrywać, tak jak nie da się wszystkiego przegrywać. Także przed nami jeszcze kilka meczy, myślę, że tam chłopcy pograją. Natomiast 3-1, kochani, tak się kończy to spotkanie. Jeszcze raz gratulujemy Akademii Rejsa. Pozdrawiamy, do następnego spotkania.